Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest profesor Leszek Balcerowicz. Lista tutaj posad jest bardzo długa, panie Może profesorze. Byłek posad. Wicepremier, był wiceminister finansów, był prezydent BP. Panie profesorze, dyskusja toczy się na temat drożyzny i oczywiście opozycja oskarża rząd o to, że za mało dba o interesy zwykłego obywatela. Jak to będzie z tą drożyzną? Przez drożyznę rozumiemy wzrostem czy inflację, no to każdy ekonomista rozumie, że za poziom inflacji odpowiada Rada Polityki Pieniężnej, jeżeli jest tak jak w Polsce niezależna, a nie odpowiada rząd. I nieważne, czyj to rząd, czy Platforma, czy PiS i tak dalej, gdyż główny instrument zwalczania wzrostu cen znajduje się w Narodowym Banku Polskim. Jeśli więc ktoś uważa, że dopuszczono do nadmiernej inflacji, to powinien pytać tych członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy w przeszłości głosowali przeciwko podwyżce stóp procentowych. Informacja jest dostępna. Tu akurat mamy jawność informacji w przeciwieństwie do tego, co do tej pory robi Kancelaria Prezydenta w sprawie słynnych ekspertyz. Więc należy, mamy jawność informacji. Mamy ta jawność informacji dotyczy również, co dany członek Rady Polityki Pieniężnej robił odnośnie wniosków o wzrost. Ale chodzi mi o proporcje, panie profesorze. Tak. Rada Polityki Pieniężnej z jednej strony, a z drugiej strony jednak wzrost cen na świecie. Co miało większy wpływ na to, co mamy teraz w Polsce? No i wzrost oczywiście ceny paliwa. No, zawsze kraj, który nie jest izolowany, działa w otoczeniu innych krajów i tak się zdarza, że te czynniki zewnętrzne przyczyniają się do podbicia cen, ale to nie zwalnia z odpowiedzialności Rady Polityki Pieniężnej, odpowiedzialności za analizę, bo jeżeli z analiz wynika, że wzrost cen ropy jest przejściowy na przykład, no to wtedy można się zastanawiać, czy warto podwyższać stopy procentowe u nas w kraju. Jeżeli natomiast z analiz wynika, że nie jest przejściowy, i że ta podbite ceny u nas w kraju mogą doprowadzić do podwyższonych żądań płacowych i z kolei do uruchomienia czegoś, co można nazwać spiralą cen i płac, to sprawa jest daleko poważniejsza. Jest odpowiedzialnością Rady Polityki Pieniężnej przeanalizować sytuację i bieżącą, i przyszłą i stosownie do tego podejmować decyzje, tak aby wykonywać swój główny konstytucyjny obowiązek, a mianowicie, aby inflacja była bliska celowi inflacyjnemu, to jest 2,5%. Panie profesorze, prezes NBP, Marek Belka, powiedział, czy tak zrozumiałam jego wypowiedź, że nie należy wpadać w panikę i nie wykonywać gwałtownych ruchów, jeśli chodzi o podniesienie stóp procentowych. Czy pana argumenty prezesa Belki przekonują? Proszę. To jest takie twierdzenie, jeśli rzeczywiście powiedział, z którym się nie sposób nie zgodzić, bo nie należy nigdy wpadać w panikę. Ja się zgadzam w związku z tym z prezesem Belką, bo mogę ale, się... Ale nie słyszał mogę pan się, wypowiedzi prezesa Belki w tej nie sprawie. Mogę na to, i zgadzam się też z tym, że informacja z jednego miesiąca nie powinna przesądzać, dlatego nie odwołuję się do tej informacji z jednego miesiąca, tylko odwołuję się do pewnych czynników systematycznych. No i wskazuję na to, że to przecież nie jest jeden miesiąc, kiedy to inflacja w Polsce jest wyższa od celu inflacyjnego, tylko dłużej. I wreszcie warto wobec tych różnych wystąpień opozycji powtarzać rzecz elementarną. Akurat za tę sprawę główna odpowiedzialność nie spada na rząd, jakikolwiek rząd, a tylko Rada na Radę Polityki Pieniężnej. Pana rozczarowuje? Nie lubię mówić o swoich emocjach. Ale jest pan krytyczny ja wobec jej decyzji. Każdy ostatnich. Obywatel ma jasny sprawdzian. Jest cel 2,5%. Wiadomo, że i Rada go nie jest w stanie, nie jest możliwe, żeby w każdym miesiącu inflacja była bliska celowi, ale jeżeli mamy systematyczne odchylenia, zwłaszcza w górę przez dłuższy czas, to problem jest daleko poważniejszy. Panie profesorze, prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w systemie otwartych funduszy emerytalnych. No i ostatecznie nie wywołało to wielkich protestów zapowiadanych przez Palikota, marszów w obronie OFE nie było. Wydaje się, że Polacy pogodzili się z tymi zmianami. A nie wiem, czy na podstawie zrealizowanych czy niezrealizowanych zapowiedzi ze strony Janusza Palikota można formować tak generalne sądy o polskim społeczeństwie. Można natomiast formować sąd na temat całej decyzji. Ja tu chcę powtórzyć, że decyzja najpierw rządu, potem większości sejmowej, potem większości senackiej na czele z marszałkiem Borusewiczem i wreszcie prezydenta jest oparta po pierwsze na nieuczciwym uzasadnieniu. Ja mówię wprost, to jest nieuczciwe uzasadnienie. Ono jest oparte na wymyślonej, fikcyjnej, antynaukowej pseudoteorii tak zwanego raka,
które przypominam, ma polegać na tym, że jeżeli OFE inwestują jakiekolwiek pieniądze w obligacje skarbowe, to jest rak, to jest po prostu brednia, która została celowo rozpowszechniana przez całą tą, przez te trzy ośrodki. I po drugie, ale jest fakty to, są takie, ustawa jest bardzo, podpisana. Przepraszam bardzo, proszę pani, właśnie o to chodzi, że w demokracji nie kończymy sprawy wtedy, kiedy ośrodki władzy politycznej podejmują decyzje. To jest w systemie dyktatorskim, mówimy. Fakty są takie, zrobili, nie mamy możliwości. Jeżeli my chcemy w Polsce mieć prawdziwą demokrację, autentyczną, to musimy budować społeczeństwo obywatelskie, a nie roszczeniowe, które odnosi się do decyzji władzy po to, żeby ona tłumaczyła się minimum ze swoich decyzji. Więc powtarzam, ta decyzja nie tylko moim zdaniem, ale na przykład zdaniem OECD, jest oparta na błędnych przesłankach, na fałszywym uzasadnieniu, na nieuczciwej analizie skutków, wbrew temu, co twierdzą te trzy ośrodki, a mianowicie rząd, większość sejmowa i parlamentarna i wreszcie urząd prezydenta z samym prezydentem, który się podpisał. Ta ustawa jest niekorzystna dla wzrostu gospodarki i dla wysokości bezpieczeństwa przyszłych emerytów w porównaniu z sytuacją, gdyby drastycznie nie ograniczono tych składek. Ale prezydent twierdzi, że ekspertyzy, które otrzymał w sprawie OFE, wskazywały, że zmiany są zgodne z konstytucją. To jest właśnie, tym były dwa rodzaje ekspertyz. Jedne ekspertyzy odnosiły się do gospodarki i do przyszłych, do poziomu i bezpieczeństwa przyszłych emerytów. I te ekspertyzy zostały kompletnie zlekceważone przez te trzy ośrodki, kompletnie. Chcę powiedzieć, że ani rząd, ani Sejm, ani Senat nie odniosły się w żadnej mierze merytorycznie do poważnych ekspertyz, które sygnalizowały, że wbrew temu, co twierdzi się w uzasadnieniu do projektu rządowego, te proponowane zmiany są niekorzystne dla i gospodarki przyszłych emerytur. Ta samo dotyczy Kancelarii Prezydenta. Chcę wyraźnie powiedzieć, i nie mówię dlatego, że uprawiam jakąś osobistą wendettę. Nie, tu chodzi o coś daleko poważniejszego, żeby ci, co sprawowali władzę, ich doradcy tłumaczyli się przed społeczeństwem. To w angielsku nazywa się accountability, to jest kontrola społeczna. Więc chcę powiedzieć tak, że główni doradcy prezydenta, pani Irena Wójcicka, pan Jerzy Osiatyński, pan Jan Liteński, słowem nie odnieśli się do merytorycznych materiałów, które dostali. Ja wręcz zwracałem się do nich, żeby pokazali, gdzie materiały FOR są błędne. Oni od samego początku powtarzali swoją opinię, która moim zdaniem jest niemerytoryczna, i słowem nie odnieśli się do zastrzeżeń merytorycznych odnośnie kolosalnie ważnych społecznych skutków, a mianowicie poziomu i bezpieczeństwa przyszłych emerytur. Więc to jest postępowanie nierzetelne. Domagał się pan ujawnienia ekspertyz prezydenta? Teraz druga rzecz to są kwestia zgodności z konstytucją. Chcę powiedzieć, że prezydent ma tu szczególne obowiązki, a mianowicie konstytucyjne, choć oczywiście wszystkie organy władzy powinny przestrzegać konstytucji, ale to w przypadku prezydenta konstytucja, artykuł 126 ustęp 1 mówi, że prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, to znaczy on szczególnie powinien dbać o to, żeby projekty ustaw, które budzą zewnętrzne zastrzeżenia, nie tylko u niego w głowie, tylko zewnętrzne zastrzeżenia poważnych prawników, a były listy grupy poważnych prawników, żeby te zastrzeżenia nie pozostały na papierze. Ponadto jest artykuł 61 Konstytucji, który mówi, że organy sprawujące władzę publiczną i osoby wykonujące funkcję publiczną mają obowiązek ujawniania. Przepraszam. Jeżeli my nie będziemy znać konstytucji, której głównym celem jest ograniczanie władzy politycznej, to konstytucja będzie pozostawać na papierze i będziemy takim krajem, w którym będzie demokracja bez praworządności. Wzywa pan prezydenta, żeby ujawnił swoje ekspertyzy. Ja nie tylko ja wzywam mnóstwo osób i to jest elementarny obowiązek. Jeżeli natomiast słyszymy od doradców prezydenta, których wymieniłem, dodam do tego Tomasza Nałęcza, że w cywilizowanym kraju nie ujawni się ekspertyz, to twierdzę, że ci doradcy nie znają po prostu prawa i mylą cywilizację, bo w jakim kraju nie ujawniało się przesłanek decyzji władców
No to jest sułtanat turecki. Jeżeli ktoś kogoś razi wyrażenie Boże, sułtanat turecki, to można dodać cał. Kancelarię prezydenta pan porównuje do sułtanatu, panie profesorze. Nie, ja nie porównuję, chcę, przepraszam, ja chcę powiedzieć, i to jest śmiertelnie poważna sprawa, to nie jest dowcip, to jest śmiertelnie poważna sprawa. W demokracji organy władzy politycznej mają się tłumaczyć przed społeczeństwem. O równie śmiertelnie poważną sprawę. Tak. Widział pan demonstrację 10 kwietnia zorganizowaną przez PiS? To pani rozumie, zmienia temat. Właśnie nie. To zastanawiam się nad związkiem pomiędzy tym wątkiem, który, jak zaraz pani słusznie twierdzi, może ma, zyskuje za mało uwagi, a jest niesłychanie ważny, a tym, to który pani teraz rozpoczyna. Nie, proszę, bo chcę panu przedstawić. To słucham. Ale widział pan tę demonstrację. Akurat byłem za granicą. A słyszał pan o niej? No ale oczywiście. Przeraziła pana? Ja się łatwo tak nie przerażam, natomiast... A wzbudziła niepokój? Proszę, jeżeli pani chce powiedzieć, że każdy, kto krytykuje obecną władzę, służy to obcym interesom, jednak... to możemy, wie pani, ja takie argumenty czy pseudoargumenty znam, tylko to jest etyka kolesiów. To znaczy, że jeżeli swoi coś robią, to nie możemy ich krytykować, bo komu to służy? No o to pani chodzi? To znaczy, chodzi mi o opinię wielu wyborców Platformy, którzy byli krytyczni wobec sprawy OFE, ale dzisiaj PiS ich tak przeraża, że myślą sobie, no trudno, nie mamy innego wyjścia. A pan, osłabiając Platformę Obywatelską i atakując rząd, będzie postrzegany jako osoba, która osłabia Platformę i sprawia, że szanse wygranej PiS będą większe. Jednak pani posługuje się tym chwytem, komu to służy. Ten chwyt, to, komu tak, to służy. To jest prowokacja. Przepraszam, ale... bardzo, ale czy poważnie, czy żartem pani to robi? Nie, ja robię to poważnie, dlatego że tak, że ludzie zadają takie pytanie, panie profesorze. Czy pan... Proszę sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Robi ten rząd rzecz, która jest... Poza tym Donald Tusk to mówił w wywiadzie. No to jemu się nie dziwię ze względów taktycznych, choć się dziwię ze względów moralnych, że to robi. Natomiast proszę sobie wyobrazić, jeżeli uzasadniamy ocenę czynów od tego, kto te czyny robi, z jaką etyką mamy do czynienia? A pani sobie rozumie za etyką jedyną, to znaczy uniwersalną. Ja jestem za etyką uniwersalną. To znaczy, jeżeli ktoś robi czyn co najmniej naganny, to nieważne, jak się nazywa, czy jest bardziej sympatyczny, czy mniej sympatyczny. Ocena tego czynu musi być taka sama bez względu na to, kto robi. Przepraszam za powtarzanie elementarza. To jest elementarz moralności. Ale a co do panu, pani profesorze... pytania o to, o konsekwencje. Ja uważam, że ten ruch, który był, jest niepotrzebny, bo rząd akurat tu słusznie mówi, że nie ma dramatycznej sytuacji finansów publicznych. Jedynym czy głównym uzasadnieniem tego fatalnego ruchu to jest wymyślona, perfidna, pseudonaukowa teoria raka, pochodząca z Ministerstwa Finansów, więc rząd tutaj, więc ja myślę, że ta decyzja... A to jest demokratycznie wybrana władza i ona miała prawo dokonać takiego bardzo, wyboru, pani, a kwestionowanie tego Jan Krzysztof Bielecki nazywa pogardą dla państwa. Przepraszam, czy pani mówi to poważnie? Czy z faktu, że jest większość, ona wszystko może? Czy ja mam przypominać... Ale ma mandat demokratyczny. Przepraszam bardzo. Czy ja mam przypominać drastyczne przykłady, kiedy doszła do władzy w drodze wyborów określona ekipa i co ona potem robiła? Czy pani zna wyrażenie tyrania większości? Ich wyborcy odmówili prawa dalszych rządów. Czy pani zna wyrażenia tyrania większości? To znaczy, że może być tak, że większość gwałci prawa jednostki albo prawa mniejszości. Z samego faktu, przepraszam za powtarzanie elementarza, że dana ekipa doszła do władzy w demokratycznych wyborach, nie wynika jeszcze, że to jest najwyższa legitymacja. Proszę przypomnieć sobie, jakie było oburzenie przy poprzedniej demokratycznie wybranej ekipie, to znaczy PiS, Samoobrona i LPR. I wtedy, wyborcy zdecydowali, panie dobrze, profesorze. Ale wtedy, a czy w międzyczasie nie było żadnych ocen tego, co ta ekipa robiła? No było bardzo silne oceny. Ja też je formułowałem, bo uważam, że to były złe rządy. I z samego faktu, że ktoś doszedł do władzy demokratycznej, nie wynika, że do wyborów nie formułuje się żadnych ocen. Przecież, a jeżeli władza demokratyczna, jak się często zdarza, posługuje się służbami specjalnymi, to co? To ponieważ została wybrana, to już nie my uważamy, że to jest dopuszczalne? Ale dopuszczamy, że wyborcy podejmują decyzję. Tak, ale pomiędzy wyborami coś trzeba robić, bo inaczej to ta władza nie ma sygnału ze społeczeństwa. Ona myśli, że może się zachowywać albo jej kancelaria jak dwór sułtana, tak jak w przypadku kancelarii prezydenta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM, tej emocjonalnej rozmowie był profesor... Bo chodzi o rzeczy bardzo ważne. Tak jest, zgadzam się, panie pieniądze, profesorze. O istotę demokracji i praworządności. Gościem Radia Tok FM był profesor Leszek Balcerowicz.